Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PixoKN i to jest odcinek, w którym pokażę Wam, jak wgrać Androida 4.1.2 na telefon Sony Ericsson Xperia Neovi. Zapraszam do oglądania. A więc tak, do wgrania tego, że tak powiem, Androida plus ROMu plus kernela potrzeba mieć tak, ROT, wgrane CVM rekordery oraz odblokowany bootloader, gdyż no, ten Android nie będzie tak naprawdę tak szybko chodził, gdy nie będziemy mieli odblokowanego Androida, bootloadera. Także film do ROTA, film do CVM rekordery oraz film do odblokowywania bootloadera dam w opisie tego filmu na początku opisu, a reszta linków będzie w dalszej części opisu. Także co trzeba zmienić, to już powiedziałem, czyli ROT, CVM rekordery oraz bootloader odblokowany i do tego trzeba mieć program FlashTOL. Program FlashTOL przy rotowaniu mieliście, a jeśli jeszcze nie rotowaliście, to przy rotowaniu tam FlashTOL macie, więc go ściągacie i nie usuwacie go z komputera po rocie. Ten, kto go usunął, to pod filmikiem o rocie jest FlashTOL do ściągnięcia, polecam ściągnąć. W tym opisie zresztą też dam link. Co jeszcze? Trzeba mieć wolne na karcie pamięci jakieś pół giga, tak polecam. No ogólnie, albo nawet więcej, bo polecam zrobić w CVM rekordery kopię zapasową przed jakimikolwiek działaniami. No to myślę, że to na tyle na wstępie. Teraz tak, przejdźmy do tego, co trzeba zrobić. Najpierw odpalamy, zresztą instalujemy FlashTOL i tutaj jest folder drivers. Wchodzimy w ten folder drivers i instalujemy wszystkie sterowniki, o stąd. Wszystkie polecam zainstalować, ponieważ każdy sterownik coś od siebie doda i będzie wszystko płynnie przejdzie. Także instalujemy z folderu drivers sterowniki, o czym nie powiedziałem przy wgrywaniu Androida i innych rzeczach, bo zapomniałem w ogóle, że ktoś potrzebuje sterowniki, jeśli mu telefonu nie czyta. Także jeśli próbuje coś zrobić, mu się nie udaje, to sterowniki są tutaj obowiązkowe. Gdy już zainstalujemy sterowniki, ściągamy takie pliki, jak już niedługo Android 4.2.2, jeśli go przetestuję i będzie dobry. Ściągałem takie pliki jak, nie patrzcie na to, CVM 10 Xperia Neovi, Fusion Xperia Neovi Kernel i GAPS JB 2012. GAPS to jest taka poprawka, ponieważ w tym systemie nie ma sklepu Play i wielu innych rzeczy, także to trzeba wgrać później. A więc tak, ściągamy trzy pliki. Wchodzimy do pliku najpierw CVM Xperia NeoV i tutaj w tym pliku mamy coś takiego jak bot IMG. Wyciągamy to tutaj do folderu. Teraz pokazuję ogólnie dla ludzi z odblokowanym bootloaderem, bo ci, co nie mają odblokowanego bootloadera, myślę, że powinni wrzucić sobie to i to na kartę pamięci i przez CVM sobie wgrają, ale to później o tym powiem. Na razie robimy dla tych, co mają odblokowany bootloader. A więc teraz to bot IMG wyciągamy tutaj, tak jak widzicie, ja już mam wyciągnięte, do folderu firmwares. Wkładamy też tutaj również Fusion, a GAPS-ów nie musimy tutaj wkładać. I teraz tak, przed zaczęciem czegokolwiek na kartę pamięci wrzucamy CM10 Xperia Neovi oraz GAPS JB, czyli Jailband. Gdy już to wrzucimy na kartę pamięci, polecam również zrobić backup systemu, chociaż no ja na przykład tym razem nie skorzystałem z backupu, ponieważ postanowiłem wszystko od nowa sobie zainstalować, na czysto wszystkie resety zrobiłem, także myślę, że to będzie lepiej mi po prostu chodzi dzięki temu. No ale jeśli ktoś chce sobie później przywrócić aplikację, to może sobie za pomocą backupu. Teraz tak, gdy już wrzuciliśmy CM10 oraz GAPSy, to tutaj już tego nie musimy mieć w ogóle. Także to i to mamy na karcie pamięci, a to i to tutaj w folderze firmwares. Teraz, żeby wgrać Androida 4.1.2, wchodzimy w FlashTola. Czekajmy, aż on się otworzy. OK. Telefon wyłączamy. I teraz tak, klikamy sobie tutaj piorun, później Fastboot Mode. I teraz tak, podłączamy telefon, przytrzymując, gdy patrzymy na niego, na telefon, przyciskamy i trzymamy przycisk prawy, nie lewy cofania, tylko prawy przycisk, z takimi czterema kreseczkami, przytrzymujemy prawy przycisk i podłączamy do komputera. Powinna się pojawić niebieska dioda na telefonie. Jeżeli tak się stanie, to znaczy, że telefon został podłączony w trybie Fastboot.
Teraz tak, jeśli już mamy tą niebieską diodę, klikamy Select Kernel to Flash. Nie, teraz nie mam podłączonego telefonu, także wam powiem, co zrobić. Klikamy Select Kernel to Flash i wybieramy z folderu Firmware Bot IMG. Oto tutaj wybieramy. Tylko że nie tutaj, tylko tutaj klikamy, otwiera nam się osobne okno i w tym osobnym oknie są foldery i wybieramy folder Firmware i klikamy dwa razy na Bot IMG, które będzie tutaj miało inną ikonkę w tamtym miejscu, ale na to nie patrzmy. Klikamy Bot IMG otwórz. W tym momencie wgra nam się początkowy kernel, umożliwiający nam zainstalowanie tego CM. Znaczy ja tak myślę, bo nie próbowałem bez wgrywania tego. Myślę, że to jest jakiś kernel lub coś modyfikujące, dzięki czemu możemy wgrać ten kernel. Teraz tak, gdy już wgraliśmy ten bot, odłączamy telefon. Możemy też podczas podłączenia, już jak kliknęliśmy bot tutaj, kliknąć Reboot Device into System, wtedy nam telefon się zacznie włączać. No i teraz co trzeba zrobić? Trzeba, jeśli już telefon zacznie nam się włączać i będzie wam pisać Xperia Free, będzie napis Xperia FreeEE, X takie duże, klikamy przycisk cofania. Cały czas klikamy przycisk cofania do włączenia się CWM Recorvery. No i teraz tak, jeżeli już włączyliśmy CWM Recorvery, tak jak mówię, od razu jak się telefon włącza i będzie to Xperia Free, musimy cały czas klikać klawisz cofania lub klawisz przyciszania w telefonie. Klikać, tak dwa razy na sekundę, tak pyk, 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 tak jest najlepiej. Dobra, teraz tak, dalej. Gdy już jesteśmy w CWM Recorvery, możemy sobie jeśli zrobiliśmy wtedy kopię, no to teraz tak, klikamy, w ogóle będziecie mieli teraz inne CWM Recorvery, takie pomarańczowe. Klikamy format system lub tam będzie format data. Zrobimy format data, robimy format cache. Gdy zrobimy format cache, wchodzimy w zakładkę Mount and Storage i wybieramy format system. Następnie wychodzimy do głównego CWM przyciskiem cofania, wchodzimy w zakładkę Advanced i klikamy format Delvic Cache, a następnie później format Battery Stats, o ile jest. Jeśli nie ma, to nie szukajcie, nie przejmujcie się. I teraz tak, cofamy się z powrotem klawiszem cofania do głównego CWM Recorvery i wchodzimy na samej górze, mamy Install Zip from SD Card lub po prostu Install Zip. Wchodzimy w to Install Zip. Następnie wybieramy z danych folderów, wybieramy z danych folderów, które się nam tam ukazały z karty pamięci, plik CM10 Xperia NeoV i klikamy Instaluj. W tym czasie nie będziecie już musieli nic tak jak w Ultimate HD wybierać żadnych tam ustawień, po prostu klikacie po prostu Instaluj i już. To wam się zainstaluje. Po tym należy wgrać GAPS, o właśnie o ten plik GAPS, też z karty pamięci, czyli jeszcze raz klikamy Install Zip, wybieramy ten GAPS i czekamy, aż się zainstaluje. Gdy zainstalujemy już przez CWM Recorvery to i to, wyłączamy telefon, wybierając Power Options czy coś takiego na samym dole i klikając Power Off. Gdy już telefon się wyłączy, podłączamy go z powrotem w trybie Fastboot, czyli przyciskając prawy przycisk myszy na telefonie, podłączamy do komputera, wybieramy Select Kernel to Flash i w tym, gdzie nam się otworzy, wybieramy folder Firmwares i klikamy Fusion Xperia NeoV Kernel. NeoV. Boże, co ja gadam, już nawijam trochę tak, wiecie, no na spontana w ogóle to mówię, także przepraszam za wszystkie błędy, które mówię. Gdy już wgra nam się kernel Fusion Xperia NeoV, klikamy Reboot Device System into System. Możemy zamknąć całego FlashTola i możemy, telefon zacznie nam się włączać. Będzie pomarańczowy napis Fusion. Telefon nam się z powrotem wyłączy. I dopiero wtedy klikamy jeszcze, wtedy my przyciskamy przycisk włączania i telefon zacznie nam się włączać. Najpierw będzie napis Fusion, a później będzie kloku cyanogen mod i będzie się tak ładnie kręciło. Jeśli zaczyna się tak ładnie kręcić, to znaczy, że telefon się włączy i wszystko przebiegło pomyślnie. No i później przechodzimy przez korektor konfiguracji, gdzie ustawiamy na początku język, swój e-mail i tak dalej, i tak dalej. I to tyle na temat wgrywania Androida 4.1.2. Nic takiego trudnego nie ma, prawda? Z góry przepraszam, że linki są z homikuj.pl, ale na razie tylko tam to udostępniłem. Gdy wrzucę na Mediafire czy tam Mediafire
czy tam jakiś inny hosting plików, to dodam je do opisu. No niestety chomiku.pl jest moim jedynym dyskiem internetowym, którego tak często używam, dlatego tam wszystko raczej daję linki i tak dalej. Jeżeli nie macie transferu, no przepraszam, postaram się jak najszybciej to wysłać na internet, na jakiś inny transfer plików i dać wam udostępnić wam do ściągnięcia. Także to było bardzo proste. Najpierw wgrywamy bot, później przez CWM Recurver wgrywamy CM10. Oczywiście poprzedzając to format data, format cache i format system. Później wgrywamy CM10, gapsy, a na końcu kernel Fusion znowu przez FlashTola. No i to było na tyle z instalacji Androida 4.1.2 z odblokowanym bootloaderem, a z zablokowanym, powiem wam szczerze, nie wiem. Jeżeli ktoś wie, czy można bez odblokowanego bootloadera to wgrać? Oczywiście proszę napisać w komentarzu, będę wdzięczny. Ale ja wiem jedno, że ja miałem odblokowany bootloader i nie mam jak tego sprawdzić, bo nie będę blokował bootloadera. Myślę, że odblokowanie bootloadera byłoby dla was nawet bardzo dobre, dlatego że możecie dodać ten kernel, który naprawdę przyspieszy wam telefon. I to jest naprawdę, naprawdę, cały czas mówię naprawdę, ale to jest bardzo mega, mega dobry kernel. Telefon bardzo płynnie, szybko działa i jest dobry. Co nowego w tym Androidzie? No, cały Android 1.2 plus dodatki z Cyanogen Mod i kernel Fusion. Ustawicie sobie minimalnie 128 megaherców na megaherców, a maksymalnie polecam ustawić 1600 GHz, czy tam 1600 MHz procesor. Zarządca ten, co jest, czyli tam jest, nie pamiętam już jaki. No i w ogóle możecie się tam pobawić. Niestety wiem, zawsze nagrywałem część z telefonu, ale ten Android nie pozwala mi już nagrywać, ponieważ nagrywam i obraz się cały trzęsie. Jest po prostu jakiś błąd nagrywania w tym Androidzie, dlatego nie mam tutaj żadnego filmiku z środka telefonu. Z chęcią bym to nagrał, bo by było to lepsze, ale niestety. No i screeny były wrzucone przy trailerze Androida, także tam mogliście mniej więcej widzieć, o co chodzi. Także to by było na tyle. Ja byłem Pixokny. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś wąty lub w ogóle, żebym wam w czymś pomógł, piszcie w komentarzach na prywatną wiadomość na GG. Wszystko jest podane w opisie kanału, a w opisie filmu są wszystkie linki. No i czekajcie, aż zmienię te linki na jakiś darmowy hosting, bo na homikuj.pl jest 50 megabajtów po zalogowaniu tylko. Także ja wiem, trzeba mieć pakiet. No, nic na to nie poradzę. Także trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Po więcej, już niedługo Android 4.2.2. Na razie.